Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo mi miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Tym razem inspiracja dla wszystkich osób zapracowanych, zabieganych, które nigdy nie mają na nic czasu, a szczególnie rano, aby zjeść jakieś zdrowe, wegańskie śniadanie. Przygotowanie tego śniadania zajęło mi pół minuty, plus ugotowanie herbaty, czyli w zależności od ilości to jest około tych 3, 4, może 5 minut. Ponieważ jest w tej chwili sezon na grypę i wszyscy dookoła są chorzy, to my stosujemy herbatę z czystka, babki lancetowatej i roślinki sadziec, którą również omawiałam już tutaj dla Was w jednym z filmów, a także na moim blogu. Ta herbatka wspaniale zabija wszystkie wirusy i nic Was złego się nie trzyma, a także oczyszcza organizm z wszelkich toksyn, ale to już jest temat na inny film. Moi drodzy, na przygotowanie tego śniadania potrzebowałam chleb żytni na zakwasie. Ten chleb my upiekliśmy sobie w tym starym piecu, w starym, magicznym, strasznym, nawiedzonym domu. A ponieważ jest to dom na sprzedaż, planujemy w tym czasie, w tym roku, może przez lato, zbudowanie takiego prawdziwego kamiennego pieca, aby móc piec chleb tutaj u nas w magicznej oazie. Pomoże nam w tym nasz przyjaciel, który ma doświadczenie w budowie takich pieców i jest to wbrew pozorom wcale to nie jest takie łatwe, aby taki prawdziwy chlebowy piec stworzyć, ale dla chcącego nie ma nic trudnego. Jest to chleb na zakwasie z mąki żytniej, z dodatkiem odrobinki mąki pszennej. Przygotowanie tego chleba zajmuje około godziny. Trzeba piec, najpierw w piecu zrobić ogień, aby ten piec był gorący, następnie ten cały żar wyjąć i potem różnie, w zależności od tego, jaka jest temperatura pieca, może pół godzinki, może troszeczkę dłużej, ten chleb się piecze. Wyrabianie takiego chleba to jest około, dla mężczyzny, pół godziny, natomiast zakwas potrzebuje minimum 3 dni, aby ta mąka żytnia się skwasiła. Ale to jest również temat na inny film. Możecie oczywiście wykorzystać całkiem inny chleb. Następnie na ten chleb jest położone, posmarowane zwykłe awokado. Ja na śniadanie zjadłam jedno. Na to jest pasta. To jest pasta firmy Zwergenwiese, pasta wegańska, która zawiera w sobie tam pomidory, paprykę, cebulę, różne inne rzeczy. Bardzo jest dobra w smaku, ma w sobie mnóstwo różnych przypraw i dostępna jest we wszystkich sklepach, które prowadzą żywność wegańską, żywność ekologiczną, szczególnie w sklepach wysyłkowych. Jak wiecie, ja również raz w miesiącu zamawiam ponad 30 kilo, taką olbrzymią pakę za granicą w Niemczech i to są wszystko produkty takie jak proszki do prania ekologiczne, które Wam również pokażę. To są wszelkiego rodzaju rzeczy takie, do których no nie można niestety u nas kupić tutaj, gdzie jest magiczna oaza, ponieważ jest to na razie jeszcze inny poziom świadomości, ale już bardzo, bardzo dużo się zmienia. To całe śniadanie jest bez plastiku. Jak wiecie, na moim blogu Jak żyć bez plastiku staram się Was inspirować. Tutaj jeszcze może w dwóch słowach, nie ponoszę odpowiedzialności za te produkty, bo bardzo często piszecie do mnie, pani poleca taki i taki produkt i gdzie można go kupić. To nie jest tak, że ja jakiś produkt polecam, bo uważam, że on jest super dobry i tak dalej, tylko na tym blogu znajdujecie różne inspiracje, jakie firmy produkują produkty i pakują je bez plastiku, bez tworzyw sztucznych. Czy te produkty są dobre w smaku, czy niedobre, to już sami musicie ocenić. Musicie ocenić, czy te produkty są dobre jakościowo, czy nie. To są tylko i wyłącznie inspiracje, co można kupić bez tworzyw sztucznych. Abyśmy się dobrze rozumieli, to nie jest jakiś blok reklamowy, bo może tak ktoś może to odbierać, a tak nie jest. Czyli moi drodzy, te produkty, które ja kupuję, które dla Was przedstawiam, wcale nie muszą być dla Was dobre, musicie szukać swoich własnych. Wracając jednak do naszego śniadania bez plastiku.
W tym kartonie, który zawiera ponad 30 kilo i jest opakowany również bez tworzyw sztucznych, ponieważ pokazywałam Wam już na jednym z moich blogów, jest to duży karton, w tym są takie ścinki papierowe albo kartonowe i jest tak zwany styropian, w cudzysłowie ten styropian jest wykonany ze skrobi albo z czegoś takiego podobnego, ponieważ gdy pokropimy go wodą, my go kompostujemy, on jest możliwy, aby dać go na kompost, to on rozkłada się i przypomina taką mąkę. Czyli wracając jeszcze raz do naszej pasty, którą widzicie tutaj na zdjęciu, pasty z firmy Zwergenwiese. Możecie sobie te produkty kupić wszędzie, gdzie tylko ta firma jest dostępna. Ja je osobiście bardzo lubię w tej chwili, ale może za rok, za dwa zmieni mi się gust. Moi drodzy, i na to idą kiełki z własnej uprawy. I te kiełki z różnych roślin. To są również nasionka firmy Sonnentor. Ja Wam pokazywałam na moim blogu bez plastiku, ponieważ one są pakowane w kartoniki i w tak zwaną folię, którą można kompostować, czyli z celulozy. Dlaczego tutaj pojawiło się również to pytanie, dlaczego nie używa Pani swoich własnych nasionek, które są na przykład w Magicznej Oazie? Używam swoich własnych nasion, jeżeli jest ich pod dostatkiem, ale ich nie możemy niestety przechowywać. Tutaj w tym klimacie wszystkie rzeczy, które staracie się przechować w formie suszonej, wytrzymują maksymalnie 2-3 tygodnie, następnie pleśnieją. Tu jest bardzo duża wilgotność powietrza. W zimie jest nawet około 95% wilgotności powietrza. Czyli ta wilgotność, ona dostaje się wszędzie. Ona dostaje się w Wasze ubrania, w szafy, w słoiczki, nawet w tak zwane pojemniczki, które wakuum, czyli próżniowe, wszędzie ta wilgotność się dostaje, dlatego nie możecie pewnych rzeczy niestety przechowywać. Ale to znowu nie jest temat na ten film. Na zdjęciu będziecie również widzieć wodę, to jest woda kryształowa, znacie ją z moich wpisów na blogu. W tym wariancie, który widzicie, to jest woda wykonana z kryształów górskich, to są te przeźroczyste skały, kamienie, z chryzoprasu, to są te zielone, i z dwóch malutkich ametystów, to są te fioletowe. Dla wszystkich osób, które chorują na reumatyzm, które chorują na wszelkiego rodzaju infekcje, które mają w swoim organizmie bakterie, które mają w swoim organizmie przede wszystkim grzyby, grzybice, szczególnie dla osób, które chorują na bardzo trudną do wyleczenia chorobę Candida albicans, to woda właśnie z chryzoprasu może być wybawieniem. Kamienie zalewamy czystą wodą źródlaną, najlepiej z jakiegoś źródła gdzieś w Waszej okolicy. Jeżeli nie macie źródła, to no niestety wodą z butelki. Starajcie się wybierać wodę w butelkach szklanych, nie plastikowych, ponieważ te wszystkie wody w butelkach plastikowych, no niestety ten plastik oddaje składniki do wody i nie oszukujmy się. Czyli zalewamy go na noc, zalewamy te skałki na noc. W tym pojemniczku, który Wy widzicie, to jest 1,5 litra. Możecie stosować różne stężenia. Możecie stosować 2 litry na 3-4 kamienie. Możecie stosować 10 kamieni na tą samą ilość wody. Sami wyczujecie, co jest dla Was odpowiednie. Taka woda Wam na pewno nie zaszkodzi. I taką wodę, jeżeli ona się odstoi przez całą noc, to w tym czasie kamienie przekazują energię do struktury wody, przekazują również minerały w nich zawarte i w ciągu dnia pijecie tą wodę i ta woda wspaniale oczyszcza Wasz organizm z toksyn i usuwa wszelkiego rodzaju grzybice i bakterie. Chryzopras można również nosić w formie talizmanu. Bardzo często pojawia się on jako kamień mocy u osób, które chorują na różne choroby. I siła wyższa wskazuje, że ten kamień pomoże tej osobie. Na temat chryzoprasu przygotuję dla Was osobny filmik, ponieważ mamy już ponad 9 minut, no i niestety muszę powolutku kończyć. Jeszcze raz
chciałabym Was zainspirować, zmotywować do jedzenia śniadań, to przede wszystkim, zanim wyjdziecie z domu, do picia dużej ilości wody, dużej ilości płynów w ciągu dnia, oprócz kawy i czarnej herbaty, które płyny z naszego organizmu wyrzucają, i do tego, aby jeść wegańsko, bo jest to dieta, która pozwala Wam na czyste sumienie, że nie przykładacie ani Waszej ręki, ani Waszych pieniążków do cierpienia zwierząt. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkania. Wasza Maria Bukarti.